Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba, czy jak kto woli, członkowie Ku Klux Klanu próbują odstrzelić Michaela Jacksona. To show ma wiele imion, a ostatnio nawet dostało trzeci sezon, który jako iż się już skończył, to pozwolę sobie go na szybko spoilerowo omówić, więc jeśli go nie widzieliście, no to wasza strata. Nie przedłużając, Tanjiro po tym jak setny raz zdołał już rozdupczyć swój miecz, postanawia samodzielnie wybrać się do tajemnej wioski Kowali, będącą tytułową lokacją tego arku. I na samym starcie wysuwa się jeden ogromny minus trzeciego sezonu. Brak Zenitsu oraz Inosuke. Jest to co prawda uargumentowane tym, że w jednym arku ujrzeliśmy dwa nowe filary oraz zgłębiliśmy ich przeszłość. Tak, choć nie są to moim zdaniem zbytnio wybitne postacie, to ich brak naprawdę działał na niekorzyść tego wątku. Ale na plus, w pierwszym odcinku mieliśmy naprawdę parę dobrych gagów z tą dwójką. Poniekąd łamanie czwartej ściany Zenitsu było git. Po dotarciu do wioski, jak wcześniej wspomniałem, nasz główny bohater spotyka dwójkę nowych filarów. Mianowicie Mitsuri, będącą filarem miłości, oraz Moichiro, młodego filara mgły, którego również jak Mitsuri bliżej przybliżę przy omawianiu postaci. Na nieszczęście głównych bohaterów nie będzie to bynajmniej odpoczynkowy ark, gdyż Muza nie decyduje się wybrać tylko i wyłącznie jednego przybywającego księżyca na tą jakże trudną misję, a aż dwóch. Fabuła jest jaka jest. Demon Slayer nigdy nie słynął z jakże wyrafinowanej historii, ale wydaje mi się, że w dwóch poprzednich sezonach była ona trochę lepsza. Choćby antagoniści, którzy nawet nie byli przybywającymi księżycami, a zwykłymi, nic nie znaczącymi demonami, bywali lepiej napisani albo po prostu bardziej charyzmatyczni. Zaś jeśli chodzi o to, z czego w sumie słynie Demon Slayer, czyli świetnie na animacja, zostało tutaj doprowadzone niemal do perfekcji. Wiele osób może krzywo patrzeć na przykładowe 3D drewniane smoki, ale moją opinię na temat CGI już znacie. Jeśli jest wykonane dobrze, no to nie narzekam. A tutaj zostało ono wykonane nie tylko dobrze, a wręcz świetnie. Idealnie zgrzewa się z kreską 2D. No to teraz szybkie omówienie postaci. Na pierwsze ogięci dobrze. Mitsuri, czyli wcześniej wspomniana filar miłości. Tak już trochę odchodząc od tematu Mitsuri, ale po prostu kocham czytać wypociny lewaków na Twitterze, jak to wyzywają studio oraz autora Kimetsu no Yaiba za przesadne seksualizowanie postaci kobiecych. W drugim sezonie mieliśmy tą legalną formę Nezuko, Daki oraz trzy żony Uzuya. W tym zaś wcześniej wspomnianą Mitsuri, która to nie wstydzi się rozepnąć jednego guzika w koszuli podczas walki, oraz wcześniej wspomnianą formę Nezuko. A już tak odchodząc od tematu dram oraz kontrowersji, Mitsuri to spoko postać. No, nareszcie jakaś postać, która ani nie musiała się wychowywać jako sierota, ani nie miała ciężkiej relacji w rodzinie, ani żaden z jej członków rodziny nie umarł tragicznie. Naprawdę miła odmiana. To teraz Moichiro. Kiepska postać. Tyle w temacie. Jego backstory było naprawdę typowe i nie poruszyło mnie w żadnym stopniu. Ani nie wydawał się zbytnio silny, jak i również z designu specjalnie nie powala. Mógłbym teoretycznie teraz przejść do antagonistów, ale jest jeszcze jedna postać z tych dobrych, która co prawda nie jest filarem, ale również pojawiła się w tym arku. Ganyu, czyli brat filara wiatru. Pomimo, że jego backstory też się skupiało na tym, że moja rodzina nie żyje, to miał naprawdę fajny finał i Ganyu też ma naprawdę spoko motyw. Z tym, że chce po prostu przeprosić swojego brata w momencie, kiedy już będzie na tyle silny. Naprawdę git.
Plus nie korzysta głównie tylko i wyłącznie z miecza, gdyż jest póki co jedyną postacią w uniwersum, która zdecydowała się również walczyć na dystans, za pomocą jebitnej spluwy. Nie żeby coś, co prawda nie zabije to jakiegokolwiek demona, ale na pewno go trochę osłabi, unieruchomi. Czemu dopiero on na to wpadł, do jasnej lichy? Ale i tak, plot twist pod koniec jednego z odcinków, w którym to przemienia się w demona, wgniótł mnie w fotel. To był pierwszy raz w całym Demon Slayerze, kiedy to miałem w sobie aż tak dużo adrenaliny, jeszcze pod koniec odcinka. Naprawdę świetna postać. Czekam na jej rozwinięcie. Teraz przechodzimy do antagonistów tego arku. Na pierwszy ogień o wiele mniej znaczący Gyoko, specjalizujący się w technikach rybnych. Od początku wiedziałem, że w tych pływających skurwysynach jest coś nie tak. Na plus dla Gyoko zdecydowanie można wyróżnić design. Usta w miejscach oczu i na odwrót oraz te powykręcane ręce. Jest to zdecydowanie najbardziej oryginalnie zaprojektowany demon. Jednak jako antagonista zjawił na pełnej linii. Jego cechą charakteru ma być niby to, że jest artystą, no ale że jest tym złym, no to do swoich dzieł używa głównie ciał bogu ducha winnych ludzi. Dogadałby się z pewnym znanym austriackim malarzem. Zdaje się on być typowym antagonistą, który może i jest silny, ale z charakteru oraz z motywów kuleje. Zaś rola głównego antagonisty tego arku przypadła Hantengu. Jego główną umiejętnością jest tworzenie kopii samego siebie, każda posiadająca różne umiejętności. Z charakteru samo główne ciało zachowywało się jak typowy youtuber podczas dramy. Czyli mówienie to, jaki on nie jest poszkodowany, że nie zrobił nic złego, a inni się po prostu nad nim znęcają. Jasne, za pierwszym razem była to naprawdę fajna odskocznia od tych typowych antagonistów, ale za którymś tam razem irytowało mnie to jego ciągłe narzekanie. Tak więc Hantengu mogę oficjalnie nazwać póki co najmniej ciekawą postacią z Demon Slayera. Na sam koniec omówienie ostatniego finałowego odcinka, gdyż stało się tam naprawdę dużo ciekawych rzeczy. Na początku ta gorsza część, czyli według mnie przeszłość Muzana. Ja rozumiem, że nie każda postać musi być złamana w sercu i że robi te wszystkie złe rzeczy dla jakiegoś odgórnego dobra, ponieważ da się napisać postać, która, trzeba to powiedzieć, jest czysto zła, a i tak wzbudza sympatię. Ode mnie przykładowymi takimi postaciami są Yoshikage Kira z JoJo oraz Meruem z Hunter x Hunter. Niestety Muzan nie zalicza się do tej szajki. Póki co jego przeszłość skupia się na tym, że był bardzo chorowity, przez co został zamieniony w demona, ale teraz nie może wychodzić na słońce i jest zły na cały świat. Mam nadzieję, że jego backstory zostanie jakkolwiek rozwinięte, a jeśli nawet nie, to podczas następnego spotkania z naszymi głównymi bohaterami wykaże się jakąś cechą, która sprawi, żebym go polubił. Ale jeśli chodzi o pozytywy, no to naprawdę zaskoczyła mnie sama końcówka, gdzie to okazuje się, że Nezuko jednak może chodzić po słońcu oraz może mówić więcej niż tylko wydawać lubieżne pomruki, jak przez praktycznie całe 3 sezony. Niby była to nieznacząca scena, ale fajnie było zobaczyć Tanjiro oraz całej kompanii, wiedząc, że Nezuko nie musi być już ciągle zakneblowana. A więc ostatecznie jak oceniam ark Wioski Kowali z Demon Slayera? Może i w tej recenzji dosyć dużo ponarzekałem, ale i tak samo show mi się podobało. 3 sezon Kimetsu no Yaiba mogę ocenić na naprawdę solidne 6 na 10. Stawiam go praktycznie na równi z 1 sezonem. No to co, teraz trzeba poczekać na 4. Ale patrząc, ile teraz tytułów mam zamiar obejrzeć, no to raczej nie będę się nudzić przez ten czas. Spodziewajcie się przykładowo niedługo recenzji 6 partu JoJo. Chciałbym też dokończyć Bleacha, którego zacząłem już szmat czasu temu. No i są też serie, które mam w planach zacząć, takie jak One Punch Man, Aono
Exorcist czy Hell Paradise. A, no i w sumie też manga JoJo stoi przede mną otworem. No a teraz mamy wakacje, więc w sumie mam więcej czasu na oglądanie chińskich bajek i marnowanie swojego życia. Czyli w sumie to samo, co robiłem w roku szkolnym. Tja.